Przypomnij sobie wzór na drogę. S równa się V razy T. Wzór ten jest uniwersalny. Tym wzorem możemy przedstawić drogę przebywaną przez ciało w dowolnym ruchu. Ale jeśli jest to ruch zmienny, wówczas jaką prędkość należy podstawić? Przecież prędkość się zmienia. Otóż jest to problem znowu dla tych, którzy będą studiowali fizykę. Dowiedzą się, jak tę drogę znajdować, poznając całki, różniczki. My tutaj, gdybyśmy chcieli zastosować ten wzór do ruchu jednostajnie zmiennego, to byśmy powiedzieli tak, no podaj mi prędkość średnią w tym ruchu, to ja znajdę przebytą drogę. No ale ktoś musi nam tę prędkość średnią podać. Wyglądałoby więc to tak. Droga równa się prędkość średnia razy czas. I tak się pięknie składa, że prędkość średnia w każdym ruchu jednostajnie zmiennym jest to średnia arytmetyczna prędkości początkowej i końcowej. V0 plus V dzielone przez 2. I dotyczy to zarówno ruchu przyspieszonego, jak i ruchu opóźnionego. Ten wzór na prędkość średnią można wyprowadzić sobie w oparciu o analizę drogi przebywanej jako pola pod wykresem. Zatem drogę w ruchu jednostajnie zmiennym będę przedstawiał tym wzorem. Prędkość średnia, czyli średnia arytmetyczna, razy czas. Nie do wszystkich zadań ten wzór będę stosował, ponieważ większość z Was zapewne, albo prawie wszyscy, znacie te dwa wzory opisujące drogę w ruchu jednostajnie zmiennym, z prędkością i bez prędkości początkowej. Otóż stosowanie wzoru S równa się AT kwadrat przez 2 nie przedstawia wielkich problemów dla uczniów, wiem to z doświadczenia. Ale stosowanie do opisu ruchu jednostajnie zmiennego z prędkością początkową pierwszego wzoru sprawiać może duże problemy. Bo zobacz, jeśli będzie trzeba wyeliminować czas, no to weźmiesz go z równania prędkości. Będziesz miał T równa się V minus V0 przez A dzielone i podstaw tu. Masz ułamek z różnicą dwóch wyrażeń podnieść do kwadratu. I tu w przekształceniach matematycznych duża część uczniów potrafi polec. Z tego powodu dla opisu tych ruchów sugeruję zapamiętać wzór na drogę w tej postaci tutaj przestawionej na czerwono.